Aha! Koniec tego dobrego! Mogę wyjść? Nie. Mogę chociaż, misia? Nie. A przyniesiesz mi jedzenie? Dlaczego muszę siedzieć w tym pudełku? Bo teraz to twój dom. A to jest moje. Koniec, nie bawię się tak. Melciu? Melciu, gdzie jesteś? O, tu jesteś. Widziałeś Melcie? A to skąd się wzięło? Melciu? Zaczekaj! Co ze mną? Dokąd idziesz? Do mojej siostry. Więc twoja siostra została adoptowana, nie ty. Pewnego dnia będziesz miała rodzinę. Nie martw się. Melciu, na pewno cię znajdę. Panno Melciu, czas na szkołę. Panno Melciu, pobudka. Panno Melciu! Ups. Nie trafiłem. Zepsuta. Następnym razem obudź mnie cicho. Albo lepiej, bez żadnego dźwięku. I po co mi jest szkoła? Mam to, czego potrzebuję. Chcesz złotą kartę? Nie zaśpij na pierwszą lekcję. Pośpiesz się, pośpiesz się! No już, chodź. Chce mi się spać. Pobudka. Żałuję, że nie wstałam wcześniej. A, tak, zgadza się. Pierwszy dzień szkoły. I 5 lat bez siostry. Melciu, tak bardzo za tobą tęsknię. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Obiecuję ci to. Muszę się przygotować. Jestem gotowa. Super. Tu poznam nowych przyjaciół. Zejdź mi z drogi, potworze! Co to jest? Nowa sprzątaczka! Wygląda kiepsko, jak na sprzątaczkę. Ładna torba! Jestem nowym uczniem. Nie uczniem, tylko żebrakiem. Ona tu idzie. No cześć. Cześć Melciu! Kokarda wygląda świetnie. Masz niesamowite włosy. O, no co wy? Tak się obudziłam. Nawet nie nakładałam makijażu. Melcia! Melciu, to ty! Fuj, kto to jest? To ja, Anastazja, twoja siostra. Siostra? Siostra? Tak, tak. Oczywiście, że tak. Nie mam siostry. Coś ci się pomyliło. A gdyby tak... O! Co? Zrobiłaś to w Photoshopie? Nie, jesteś moją siostrą. Nie lubię dwóch rzeczy. Biedy i kłamstwa. Pasujesz do obu punktów. Zabierzcie ją. Spoko. Tak jak w dzieciństwie. Chodźmy. Nawet jeśli to prawda, trzymaj. Zapomnij o tym i nigdy o tym nie myśl. Albo lepiej, przeniesie się do innej szkoły. Jak my... Melciu, gdzie ty jesteś? Moja torebka. O, tu jest. Kto chce usiąść przy mojej ławce? Ja! To pierwszy, ten lepszy. Wyraziłam się jasno. Pieniądze już nas rozdzieliły. Nie pozwolę na to. Ja byłam pierwsza, siedzę tutaj. Dobrze, dość.
Mogę tu usiąść? Nie, trzeba się umówić. Właściwie jest tu kolejka. Aha. O, myślałam, że się rozumiemy. Gdzie ja mam usiąść? Zaraz ci pokażemy. Wygodnie ci? Bardzo mi wygodnie. Im wyżej, tym bogaciej. Co? Mnie też podnieście! Ona musi żartować. Co tak stoicie? Mówię do was. W tę stronę. Tak lepiej. Zawsze muszę być modna. O, ja też chcę. Ja też. O, cześć, Melsiu. Siedzimy obok siebie. Muszę być na dole. Jestem biedna. Dokładnie tak. To jest nawet lepsze. Bycie biednym jest wygodne i bezpieczne. Witaj. Co tu się dzieje? To nowy trend. Tak, tak. Zejdźcie na dół. Uczniowie mają siedzieć przy biurkach. No, bliżej podłogi. Nie? Nie. Nie chcemy. W takim razie dostaniecie jedynki. Czy może dyrektor ma je wpisać? Potem schodzimy na dół. Zadzwoń po ekipę ratunkową. Boję się. Jestem zestresowana. Musimy się zabawić. Tak, oczywiście. Za mną. Już. A co ze zajęciami? Możesz iść. Właśnie taka jest moja siostra. Siostra? Kto przyjdzie na moje przyjęcie? Ja chcę! Wszyscy są zaproszeni. Super, urządzamy imprezę. Mam imprezę. Nie zaprosiłam ciebie. Czemu nie? Czy ty siebie widziałaś? Przynosisz mi wstyd. Przyjdź, kiedy będziesz bogata. Hej ty. Ja? Tak, ty. Chodź na imprezę. Nawet ona? Oszczędzałam na studia. Ale moja siostra jest ważniejsza. Dzisiaj będę nową Anastazją. Zrób ciszej, co? Nie pij tyle. Nie siadaj tutaj. Nie tańcz tak żywiołowo. Co teraz? Stań i baw się dobrze. Hej, cześć wszystkim. Super. Wow. Anastazja? Ty? Czy ja cię zawstydzam? Widziałeś, jaka jest piękna? Chyba nie bawicie się dobrze. No dalej. Bawiliśmy się dobrze, dopóki nie przyszłaś. Prawda? Podkręć muzę. Wszyscy tańczą. Przestań. Nie możecie tego robić. Walka na poduszki. Żadnych walk. Unik, siostro. Albo postępujecie zgodnie z zasadami, albo wynocha. No cóż, przyjdźcie na moje przyjęcie. Jak chcesz, ty też możesz przyjść. Nie będzie żadnych zasad. Mnie tam nie będzie. Ale jeśli przyjdę na 5 minut, to chyba nic wielkiego. Czy ta impreza jest naprawdę tutaj? Zobaczcie, kto tu jest. Witam wszystkich. Może wyślemy królową do zamku. To takie miłe. Dzięki. A co to za pudełko? Siadaj. Zaraz się przekonasz. To żarty, prawda? Nie, to twój dom. A to jest moje. Mogę zjeść deser? Nie. To ja wychodzę.
O, a! Chyba mieliśmy trzęsienie ziemi. Anastazjo, przepraszam. Przepraszam, jesteś moją siostrą. A, nie słyszę. Jesteś moją siostrą. Co? Czy to prawda? Anastazja i Melcia są siostrami? Odłóż pudełko. Widzisz, bycie siostrami nie jest takie złe. Bez siostry jest dużo gorzej. Zróbmy imprezę! Tak! Teraz jest mi za gorąco. Dobrze, dobrze. Dość! Zniszczysz mi fryzurę! O, przepraszam. Po tym całym stresie mam ochotę na słodycze. Ano tak. Co? Gdzie są moje pieniądze? Nie ma pieniędzy, nie ma ciastek. Ej, czekajcie! Ja zaraz wrócę. Widziałeś, co się dzieje na giełdzie? Mamo, to katastrofa. Wskaźniki spadają, musimy działać. Mamo! Wykup wszystkie akcje, gdy tylko ceny spadną. Tak, zgadza się. Oddzwonię. Proszę! Coś nie tak, Melciu? Ja tu pracuję. Nie tylko coś, mamo. Pieniądze się skończyły. A, to okropne. Tak, nie miałam pieniędzy przez całe 2 minuty. Szkoda, że nie poświęciłaś tego czasu na naukę. Co? Jestem najbogatszym dzieckiem na świecie. Jaka nauka? Po prostu daj mi trochę forsy. Nie. Dopóki nie podniesiesz ocen, nie dostaniesz pieniędzy. Ach tak! Jeśli nie dasz mi pieniędzy, to sama je sobie wezmę. Nie. Musisz się dobrze uczyć, żeby być bogatą tak jak ja. Ty musisz pracować i dawać mi pieniądze. Jak śmiesz! Mamo? Mamo? Mamo, obudź się! Potrzebuję pieniędzy! A co jeśli mama się nie obudzi? Ja będę żebraczką? Nie, muszę coś zrobić. Jej ulubione perfumy powinny się nadać. Muszę coś wymyślić. Nie chcesz po dobroci? To możemy inaczej. Nigdy nie lubiłeś mojej muzyki, co? Nie sądziłam, że do tego dojdzie. Potrzebuję tylko pieniędzy. Serio, nic osobistego. Mamo! Mamo, obudź się! Co to jest? Co ty robisz? Wszystko jest pod kontrolą. Budzę moją matkę. Twoja matka jest w śpiączce! Czy ja jestem biedna? Prawie zapomniałem. To było w jej dłoniach. Znowu jestem bogata. Dziękuję, mamo. I do zobaczenia później. Czy coś. Teraz mogę kupić wszystko, co zechcę. A co ze sportowym autem? Albo polecę na Malediwy.
Spłodniałam. Panno Mylciu, siemka. To co zwykle. Chciałam... Mamo, mogę dostać hamburgera? Oczywiście, że nie. Kochanie, musisz się dobrze odżywiać, żeby być piękna jak mamusia. Dobrze. Smacznego. Nie. To ja decyduję, co będę jeść. I chcę hamburgery. A coś nie tak? Tego potrzebowałam. Potrzebowałam przez całe moje życie. To ciekawe. Kto jest moim przeciwnikiem? Hej, masz jeszcze czas na zmianę zdania i dokończenie swojego milkshake'a. Barbie, pomyliłaś drzwi? To nie jest konkurs piękności! Nie pasujesz tutaj! Zobaczmy. Zobaczmy! Bogata Mycia kontra Maciek! A dziś wieczorem dowiemy się, kto zostanie zwycięzcą konkursu jedzenia burgerów! I zaczynamy! Maciek, pani Maćka są dziś Maciek, bardzo głośni, bo Maciek, wiedzą, że on Maciek, też może Maciek, ich zjeść! Maciek! 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 Maciek. Nie zostawię tak tego! No dalej, Maćku, dawaj! Się. Co za bitwa! Oj, to nie fair! Chwileczkę! Co tu się dzieje? Nie można mnie przekupić! Dobrze, jestem tu. O, oto nasz zwycięzca! Bogata Mycia! To jest dla ciebie! Gratulacje! No, ej, nie smuć się. Może poszczęści ci się w konkursie na piękności. Ha-ha! Ja nie czuję się za dobrze. Cóż, trofeum wędruje do naszego niezastąpionego mistrza Maćka! Mama nie bez powodu kazała się zdrowo odżywiać. No patrz, nawet nie wiem, na co wydać pieniądze ze złotej karty. Kupić jacht albo sportowy samochód. A ty? Tak. Właściwie to jeszcze nie skończyłam, co? Jest prawdziwe? Hej, co tak sterczycie? Wow, jest prawdziwy? A jak sądzisz? Wow, czy mogę zrobić sobie selfie? Dobrze, do pracy. Przepuśćcie mnie. Wszystko zepsułaś, Mylciu! Co? Jestem najfajniejszą dziewczyną w tej szkole. W sumie to nie. Teraz Alicja jest najlepsza. Tak! Tak, tak. Ty już nie jesteś trendy. Cii, schowaj tatuaż! Nadchodzi dyrektor! Tak. Nie jestem popularna. Serio. To się jeszcze okaże. Wow. Co byś chciała? Ja chcę najfajniejszy tatuaż w historii. Mamusia ci pozwoliła zrobić sobie tatuaż. O to się nie martw. No dobrze. To wybieraj. Masz wzory. Mamo, nie interesuje mnie indeks Dow Jones. Musimy... Jedną chwilkę. Ten Buzzgrove? Tak, ten. Skończę rozmowę i będziemy rysować. Słucham cię. Tak, musimy kupić pakiet kontrolny. Mamo, nie, ja chcę prawdziwy tatuaż. Co? Oddzwonię. Tatuaż. Nie myl ci żadnych tatuaży. No ej, mamo! Dlaczego?
A, potrzebuję tego. Jesteś odważna. A, to bolało. Rozumiem. Wróć, jak będziesz dorosła i nie będziesz się mazać z byle powodu. O nie. Rysuj. Nie. To wszystko. Aha. I to. No dobrze. Też od tych pieniędzy nie będę więcej współpracować z nastolatkami. Długo jeszcze? Prawie gotowe. Szybciej! Gotowe. Nareszcie. O! Proszę, to jest dla ciebie. Pa! No. A, ale bogate nastolatki w sumie nie są złe. Panno Melciu! Proszę usiąść. Tak. Melciu, pospiesz się. Po co ten pośpiech? Jest weekend. Kochanie, mam dla ciebie niespodziankę. Jaką niespodziankę? Dowiesz się, zamknij oczy. Aha. Chodźmy. Idź ostrożnie. Gotowa? Mhm. Otwórz, to niespodzianka. Wow! Dziękuję, mamo! Wiedziałam, że ci się spodoba. Wow! Ale jest fajny! Nie mogę się doczekać, kiedy nim pojadę! A, Melciu, a ty dokąd? Coś nie tak? Czy ty myślałaś, że będziesz prowadzić? To jest miejsce dla kierowcy. Ty będziesz jechała z tyłu. Serio? Możemy już ruszać? Panno Melciu, nigdzie nie pojedziemy, dopóki nie zapniesz pasu. Włącz Billie Eilish. Przykro mi, ale matka zabroniła ci słuchać takiej muzyki. Nienawidzę niespodzianek. Daj mi kluczyki. Nie. O, wow. Proszę bardzo. Nie potrzebuję cię już. Teraz ulicami pojedzie najlepszy kierowca. Tu. Tu. I nikt nie zabroni mi słuchać tego, co lubię. W tym miesiącu będę prosił o premię. Biegłeś za mną przez całą drogę. No dobrze, skoro tu jesteś, to mi pomóż. O nie, czas zrezygnować. Fajne, co? Nowa Melcia potrzebuje nowego wyglądu. Nie to miałam na myśli. To zbyt słodkie. Mam dla ciebie prezent, kochanie. Mhm. Ale mamo! To jest dla ciebie. Aha. Ale to nie wszystko. Czy nie jest piękna? Przymierz to. O nie, mamo, nie podoba mi się. Dopóki płacę za twoją rozrywkę, będziesz nosiła to, co ja wybiorę. Teraz ja decyduję, w co się ubiorę. A tej sukience brakuje koloru. Mam zapasowy plan. Tak zamierzałam to wyrzucić. Jak to możliwe? Będę potrzebowała pomocy profesjonalistki. Wybieraj, to najnowszy trend tego sezonu.
Potrzebuję tego. Ha, masz dobry gust. Teraz jest świetnie. Ha? Nie sterć tak, możesz iść. Nowy wygląd potrzebuje nowych zdjęć. Mamo, chcę wyglądać tak jak ona. Oczywiście, kochanie. Dzięki. Wiesz, co robić. Zajmę się wszystkim. To wszystko? Gotowe. Mamo! Wyglądasz pięknie. Ale chciałam wyglądać jak Billie Eilish. Mama wie lepiej, jak powinnaś wyglądać. To jest nie fair. Teraz będzie dobrze. Tak jak ja chcę. Chcę wyglądać jak Billie Eilish. Jesteś tego pewna? Twój wygląd pasuje do ciebie. Wiem, co mi bardziej odpowiada. Cóż? Skoro tak mówisz. Jak teraz? Wow! Znowu jestem trendy. Wow, Melcie tak bardzo się zmieniła. Tak, ona jest najfajniejsza. Wow, ona jest taka fajna. Hej, nie zapomniałeś, ja jestem twoją dziewczyną. Tak, 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 moją miłością, jasne. Oczywiście. O, przepraszam, co to ma być, Melciu? Czy jesteś z czegoś niezadowolony? Twój wygląd jest nie do przyjęcia. Weź to i się odczep, co? Co? Wylatujesz. To najlepsza rzecz, jaką dzisiaj usłyszałam. Teraz mamy mnóstwo czasu na prowadzenie osobistego bloga. Zgadnijcie, kto jest najszczęśliwszą i najbogatszą dziewczyną, ha? Oczywiście, że ja. Jestem najbogatszy, mam największe szczęście. Co to ja mówiłam? Od tej pory nie ma żadnej szkoły. Tak. Prawie was upuściłam. Teraz muszę się dobrze bawić. Bo mam złotą kartę. Najpierw kupię samolot, a potem moją własną wyspę. I mogę kupić sobie gorącego burgera. Nie. 100 burgerów. Nie. 1 000 000 burgerów. Tak. Tu jesteś. Chodź tutaj. Subskrybenci, jak myślicie, jaki samolot bardziej by mi pasował? Różowy czy niebieski? O, kim ty jesteś? Ja? Aha. A ty co za jedna? A, chwila! Witam wszystkich! Teraz jestem najbogatszą i najszczęśliwszą dziewczyną na świecie! Przynajmniej wezwij mi taksówkę do domu! Co mam teraz zrobić? Dobrze? Poczekam. Właściwie sport jest trendy. A może i nie. Teraz chcę tylko kąpieli i gorącego kakao. Czekaj, chwila! To moja prywatna własność. Serio? Zdaje się, że ja to wiem. To moja własność, odsuń się. To jest dom Melci i Klaudii. Cóż, Melcia to ja. Ja jestem Melcia. Jestem Melcia. Sprawdzimy to. Do pracy.
Nie jesteś Melcią! Co? To mój dom! Wszystko tu jest moje! A ty jesteś teraz bezrobotny! Puść mnie! Nie, nie przejdziesz! Pożałujesz tego! Nie mam pieniędzy. Nie mam domu. Nie mam nic innego. Kochanie, wszystko będzie dobrze. Mamo. Co ty robisz? Ale to ty usiadłaś ze mną. Pomyślałem, że będę cię wspierać. Potrzebuję wsparcia mojej matki, nie od ciebie. I nawet nazwała mnie mamą! Mamusiu, przepraszam. Źle mi bez ciebie. Proszę, obudź się. Obiecuję, zawsze będę cię słuchała. Ale otwórz oczy. Mamo? Obudziłaś się. Melciu, co się z tobą stało? Te dni bez ciebie były bardzo ciężkie. Na Wall Street, co to jest? To marker. Niedługo zejdzie. Wiesz co? Bardzo cię kocham. I ciebie też, skarbie. Musimy to naprawić. I to szybko. Miałam tu gdzieś moją kartę. Melciu? Gdzie jest moja złota karta? Ups.